Cześć kochani, witam Was serdecznie, auryczny tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa, tudzież horoskop auryczny, jak kto woli. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że dajecie radę z tymi upałami, a w tle, słuchajcie, będzie słychać niestety ten nieszczęsny wiatrak, ale to dlatego, że się nie da żyć, jest bardzo gorąco, ale lepiej gorąco niż zimno. Zawsze to jest ta energia dodatnia, taka, która ładuje, która daje nam coś więcej, takie, słuchajcie, endorfiny, poczucie, że się chce, chociaż czasami nie mamy siły. Ale jednak przyznacie, że lato jest magiczne. Są pewnie wśród Was osoby, które wolą zimę i co jest bardzo zrozumiałe, bo ona też ma swoje uroki. Szkoda, że jest jej tak mało, szkoda, że już mamy taki klimat, który nie pozwala cieszyć się tymi czterema porami roku. A propos zmian, słuchajcie, szykuje się wrzesień, zbliżamy się do tego momentu, w którym bardziej zaczynamy się sprężać, pewne rzeczy zaczynamy, inne kończymy. To taki, słuchajcie, czas nastaje. Trochę pośpiechu, trochę reorganizacji mam wrażenie. I tak myślę, że i Was będzie ten czas w tę stronę agitował, że też pewne rzeczy może będą nabierały pewnego większego niż dotąd rozmachu. Życzę Wam tego z całego serca, aby to wszystko, co się rozwija dla Was, szło tylko i wyłącznie w tę pozytywną dla Was stronę. Tak tylko szybciutko, informacyjnie, wszystkim bardzo pięknie dziękuję, tym, którzy się udzielają, tym, którzy wspierają i łapkują. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, nie przestawajcie, nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Jesteście wtedy na bieżąco nie tylko z treściami, które się tutaj publikują, ale także z tym, co się dzieje w informacjach tych takich korespondencyjnych, pisemnych, bo tylko auryczni widzą to, co jest nowością, tylko auryczni widzą to, co się dzieje bezpośrednio, na bieżąco. A więc nie krygujcie się, tylko bądźcie chętni do tego, żeby się przyłączyć. Jeżeli jesteście na bieżąco z tym, co jest publikowane, to widzieliście zapewne ankietę, którą stworzyłam. A tym z Was, którzy już w niej wzięli udział, bardzo dziękuję. A ci, którzy nie zdążyli, ale mają ochotę lub chcecie dać znać, jak to w Waszym przypadku wygląda, zerknijcie sobie w maila, zobaczcie, co tam się kryje. Z góry pięknie dziękuję, wszystkich Was mocno ściskam, przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury, aby Was wspierała, abyście czuli obecność tych pozytywnych wibracji. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, wszystkie czytania, nie są to czytania indywidualne, więc one mogą, nie muszą korespondować z każdym i nie w każdym aspekcie. Pamiętajcie, że horoskop jest auryczny, a więc jest to ogólna aura tendencji, energetyki. Ona powinna być przez Was bardziej dostosowana do Waszych indywidualnych sytuacji, ponieważ pamiętajcie, że tutaj ta energia się kumuluje, zbiera. Ja też nie wszystkie scenariusze jestem w stanie opracować w tak krótkim czasie dla wszystkich. Natomiast patrzcie szerzej, czytajcie między wierszami, wsłuchujcie się w to, co jest hasłem, natomiast postarajcie się odnieść to bezpośrednio do siebie w taki bardziej elastyczny sposób. Nie zawsze mówiąc o relacjach związkowych, partnerskich, będzie to z każdym rezonowało, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt. Może to dotyczyć na przykład jakiegoś wariantu, fragmentu Waszego życia, czy właśnie konkretnej sytuacji, która akurat wokół Was się dzieje. Miejcie na to baczenie, starajcie się być wyczuleni na tego typu sprawy. Raczej patrzcie szeroko, energetycznie, wielowymiarowo przede wszystkim, bo taka właśnie jest aura. W przyszłości, mam nadzieję, będzie trochę więcej spraw energetycznych, takich związanych również z Waszą aurą, z Waszymi czakrami. A będę chciała w tym kierunku zmierzać, a więc bądźcie cierpliwi, a mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na te aspekty. A więc nie zwlekając, zaczynamy. Przechodzimy do czytań. I zobaczmy, drogie koziorożce, co dla Was na czas od 24 sierpnia do 6 września. Jaką energię będą chciały pokazać Wam anioły? Co dla koziorożców może w tym czasie mieć kluczowe znaczenie lub na co powinnyście, drogie koziorożce, w tym czasie zwrócić swoją uwagę. Koziorożec.
i czas od 24 sierpnia do 6 września. Koziorożce. Koziorożec. Co dla Was będzie miało znaczenie w tym czasie? Więc 24 sierpnia, 6 września dla koziorożca. A więc Archanioł Gabriel Wam się pokazał. Zwróćcie się do niego w chwilach trudności, prosząc go o łaskę i błogosławieństwo. A więc w tym czasie dla Was, drogie koziorożce, może coś wymaga w Waszym życiu pobłogosławienia. Może są takie sytuacje, które chcecie, aby były uleczone. Może potrzebujecie tej siły oczyszczenia. Także dla niektórych z Was w tych dwóch tygodniach pewna dyscyplina, ład będzie miało kluczowe znaczenie. A więc tu, gdy pewien chaos będzie chciał do Was wtargnąć, gdzie będzie chciał rozpraszać to, co już przez Was poczynione, zwróćcie się do niego o pomoc w uporządkowaniu tego wszystkiego, w znalezieniu pewnego rytmu, spokoju ducha także. A dla niektórych te dwa tygodnie mogą chcieć wystawiać na próbę Waszą duszę w tym ludzkim ciele, na ile jesteście duchem, o którym wiecie, na ile pamiętacie, czy też podtrzymujecie tę wiedzę, tę świadomość, kim jesteście tak naprawdę. To są takie, słuchajcie, zagadnienia na te dwa tygodnie, które mogą gdzieś tutaj dla niektórych się pojawiać. Zobaczmy, jaka aura dla koziorożców, a więc jaka aura tych dwóch tygodni dla koziorożca. 24 sierpnia, 6 września, koziorożec. Jaka aura będzie chciała Wam się tu pokazać? Koziorożec. Co dla koziorożca na te dwa tygodnie? 24 sierpnia, 6 września. Którzy z Was jakieś mają, słuchajcie, trudne sytuacje uczuciowo-sercowe, takie, które tworzą żal lub tęsknotę, gdzieś nie są spełnione? Widzę poprawę, jeżeli chodzi o pójście w kierunku zaleczonego serducha, a więc są wśród Was osoby, które będą sobie z tym już radzić lepiej, będą być może bardziej świadome tego, że trzeba pójść dalej, że trzeba zrobić coś dla siebie, tak powiem. Koziorożec. Jaka aura dla koziorożca od 24 sierpnia do 6 września? Jaka aura dla koziorożca? Koziorożec, aura dla Was. 24 sierpień, 6 wrzesień. Koziorożec, wyzwanie dla koziorożca na czas od 24 sierpnia do 6 września. Odwrotnie się pokazała, więc zostawiamy. Co jest, słuchajcie, trudnością dla Was na ten czas? A więc 24 sierpnia, 6 września. Co jest trudnością? Co może być trudne dla Was w tym czasie? I co jest radą dla koziorożca na czas od 24 sierpnia do 6 września? Jaka rada dla Was? Koziorożce, jaka rada dla koziorożca na ten czas 24 sierpnia, 6 września dla koziorożca? Niektórym z Was, powiem w ten sposób, mogą się szykować, słuchajcie, zmiany takie, bym powiedziała, kadrowe, a więc może będzie to zmiana stanowiska, ale też są wśród Was osoby, które będą nowe zdobywać umiejętności. Będziecie pewne rzeczy, na pewne rzeczy się będziecie po prostu bardziej otwierać lub też poszerzać swoje w ogóle horyzonty. Więc niektórzy będą tutaj odnajdywać w sobie jakieś talenty do czegoś. Będziecie chętni, żeby je rozwijać lub będziecie szukać także źródeł, aby móc to, co odkryliście, wykorzystać lub aby to, co poczynicie, to, po co sięgniecie, aby wdrożyć to w życie, zrobić z tego użytek. Tak powiem.
Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kartę tą, która się pokazała pod spodem, no to jest, słuchajcie, to karta zmian. A więc przychodzą do Was jakieś zmiany, przychodzą do Was jakieś nowe może informacje. Stajecie się osobami gdzieś tutaj, mam wrażenie, na fali przepływu tego, co możliwe, tego, co radosne, tego, co być może bardziej intratne dla niektórych z Was. A więc tu pewna ekwilibrystyka dla niektórych się szykuje, tak żeby przejść płynnie z jednej fazy w drugą fazę. Dla jednych będzie to takie przejście mocno spektakularne, dla innych bardziej może wyważone, bardziej ostrożne. Tak czy siak, słuchajcie, patrzycie w stronę tego, żeby iść z prądem, żeby nie iść w żaden sposób pod prąd, żeby równoważyć wszystko to, co ma Wam przynieść przede wszystkim postęp, a więc dla niektórych to będzie być może nowa praca, nowa możliwość, otworzenie nowych sytuacji, czy też otworzenie siebie na te sytuacje właśnie. To, słuchajcie, również energia pewnych niespodzianek, bo tutaj też te niespodzianki się pokazują, więc może coś chcieć Was zaskoczyć, możecie być mile zaskoczeni, ale także mogą być to sytuacje, które będą wymagały od Was pewnej powagi lub też większej stateczności, świadomości siebie, przede wszystkim wiedzy na dany temat. To czas dla Was, drogi koziorożce, który będzie chciał w jakiś sposób Was popychać do przodu lub też szczypać w pośladek, abyście nie stały w miejscu, abyście były w ciągłym przepływie, abyście robiły wiele rzeczy naraz. Tutaj ta wielozadaniowość, ta umiejętność także radzenia sobie z pewnymi zmianami, czy też dodatkowymi sprawami, które mogą w tym czasie się u Was pojawiać, będzie dla Was znacząca, więc starajcie się patrzeć na to bardzo otwarcie, w sposób ciekawy, taki, który Was otwiera na to, co jest nowe, na to, co daje Wam nowe potencjały, ale właśnie, łapcie równowagę, nie stracicie tej orientacji przede wszystkim, gdzie jesteście, po co to się dzieje, jakie tempo to wszystko ze sobą niesie. To 2 tygodnie, które będą chciały wykorzystać, czy też sprawdzić Wasze talenty, a dla niektórych stałość Waszych emocji, przekonań, tego, w którą stronę, że tak powiem, się kierujecie bardziej, jak sobie radzicie z pewną żonglerką, jeżeli chodzi o życie, o to, co jest w danym momencie potrzebne, dostosowane do konkretnej sytuacji, z którą przyjdzie Wam się mierzyć. A więc takie, słuchajcie, energie tych 2 tygodni się tutaj pokazują. Dosyć zmienne, wymagające elastyczności, niekiedy dostosowania się także względem kogoś lub czegoś. Więc tu możecie czuć pewien opór. Zwłaszcza, że w tych 2 tygodniach pokazuje się dla Was jakieś, słuchajcie, zadanie precyzyjne, jakieś zadanie odpowiedzialne, być może Wam powierzone. Takie, które może znienacka się urodzić, takie, które może gdzieś tak naprawdę chcieć Was zaskoczyć, nie do końca możecie być na to gotowi. Dla niektórych to będzie Wasz indywidualny sprawdzian tego, co potraficie, jak sami, że tak powiem, się odnajdujecie z tym bagażem umiejętności, talentów, wiedzy, całym arsenałem Waszego potencjału. Więc być może będziecie zaskoczeni tym, że to akurat Wy jesteście do tego powołani, lub też będą wśród Was osoby, które mogą zwątpić w to, czy potrafią, czy są na tyle adekwatne do danego zadania, czy też pakietu sytuacji, okoliczności, które Was spotykają. Możecie czuć pewne wycofanie, możecie chcieć się trochę zaszyć gdzieś w swojej jaskini, może Was to odrobinę przerazić. Natomiast te 2 tygodnie tak czy siak będą chciały pobudzić w Was Waszą mądrość, Wasze doświadczenie zawodowe, te wszystkie akcenty, które być może są potrzebne tym sytuacjom, być może również Wam, abyście Wy sami się przekonali o tym, na ile jesteście twardzi, na ile jesteście konsekwentni i na ile faktycznie zdeterminowani w kierunku tego, co stanowi Wasze światło, kim jesteście naprawdę, co sobą również pokazujecie, co sobą reprezentujecie. Możecie się spotkać z pewną dozą niedojrzałości, tak ze strony innych, jak i ze strony samych siebie, bo możecie siebie również tym zaskoczyć, że będziecie albo zbyt poważni do danej sytuacji, albo na przykład sytuacje zbyt poważne Wy będziecie traktować zbyt lekko. Tutaj uwaga, aby też umieć się w tym odnaleźć, ale mam wrażenie, że dacie radę, że nawet gdyby takie sytuacje miały miejsce, to będziecie po prostu właśnie tak żonglować tymi akcentami, które mają przynieść oczekiwane efekt.
Tu być może w tych dwóch tygodniach wasza wyobraźnia, wasza emocjonalna gotowość będzie wystawiona na próbę, na ile jesteście w stanie właśnie pogodzić dojrzałość czy też wiek swój względem tego, co w was jest takie rzeźkie, takie świeże, takie chętne, ciekawe, otwarte na to nowe doświadczenie. A więc tutaj będą się może gryzły pewne przekonania, czy wchodzić, czy jest to dobry czas, czy może już nie jest za późno, a może za wcześnie. Gdzieś tutaj możecie czuć pewną taką, słuchajcie, dysproporcję czasowo-przestrzenną. Ale tym się nie przejmujcie. Ważne, abyście chcieli przede wszystkim podejść w taki delikatny, fajny, zaangażowany sposób. Będziecie może tutaj agitowani do tego, żeby wykrzesać z siebie pewne, słuchajcie, pokłady no, takiej świeżej energii, pomysłowości, pewnego polotu, czy też wyobraźni, albo po prostu mogą chcieć próbować testować waszą naiwność na przykład. I tutaj faktycznie te energie mogą się ścierać, bo pewna powaga gdzieś będzie brała górę, gdzieś pewne wycofanie, ostrożność może również, dystans czy chęć przypatrzenia się, obserwowania bardziej, aniżeli działania, będzie może brała u was górę. Więc może to będzie czas przygotowujący was do następnych etapów, może to będzie czas otwierający was na te pokłady niezbadanych w was akcentów, których jeszcze nie znacie, ale wszystko jakby musi iść w swoim takim gdzieś bardziej wyważonym, równomiernym, płynnym właśnie tempie. Te dwa tygodnie to czas zgłębiania wiedzy na podstawie pewnych może śmielszych, może bardziej innowacyjnych albo takich właśnie gdzieś ad hoc niekiedy pomysłów, które mogą się u was gdzieś tutaj na drodze waszej pojawiać. To, co stanowi, słuchajcie, wyzwanie, to odwrócona siła się pokazała. A więc przede wszystkim wyzwaniem dla was jest to, żebyście nie wychodziły przed szereg, tak powiem. Abyście, drogie koziorożce, pomimo swoich ambicji, pomimo też zapału, który może wam towarzyszyć, trochę przybrały, że tak powiem, postawę bardziej wycofaną, taką właśnie z poziomu tego pustelnika, która no, w jakiś sposób nie jest harda, nie jest taka decydująca za wszelką cenę o wszystkim. To również dla niektórych, słuchajcie, informacja, abyście nie były uprzedzone względem kogoś, czegoś, abyście się pozbyły tego typu na przykład emocji, czy też przekonań. Być może ten czas będzie was chciał otworzyć na wartość jakiejś relacji, jakiegoś nawet może uczucia albo przyjaźni, która w jakiś sposób no, z innego poziomu, innego punktu patrzenia wygląda odrobinę inaczej, aniżeli wam się do tej pory może wydawało. Więc tutaj energia mocy odwrócona pokazuje: nie siłuj się, nie idź za bardzo pewnie. To jest waszym wyzwaniem, aby no, umieć w sobie wypracować taką stosowność, taką umiejętność podporządkowania się danej sytuacji, może tej zmienności. Nie za wszelką cenę, nie po trupach do celu, ale z pewną rozwagą, pewną również skromnością, bym powiedziała, czy też pokorą. To jest waszym wyzwaniem, abyście trochę ujarzmiły siebie i te bestie, które w was gdzieś drzemią. Taki, słuchajcie, czas bardziej dostosowania się, ulepszania, wzbogacania, kontemplacji także i bycia gdzieś może trochę w cieniu lub też bycia bardziej obserwatorem, będąc jednak również uczestnikiem pewnych okazji, sytuacji, wydarzeń. To, co, słuchajcie, jest trudnością, to pokazała się sprawiedliwość, a więc oszacowanie sprawiedliwe sytuacji, prawda, fałsz, jawność pewnych spraw. Takie, słuchajcie, również myślenie ambitne, a więc być może awans dla niektórych. Tu zmiana pracy, czy też zmiana stanowiska dla niektórych niekoniecznie musi oznaczać awans, chociaż będzie was pchała w stronę no jednak postępu. Natomiast to nie zawsze jest adekwatne do tej rangi, którą, że tak powiem, to nazewnictwo ze sobą niesie. A więc tutaj może wam tego zabraknąć, może to być trudnością, aby gdzieś pewne rzeczy wybrzmiały głośno, albo żeby jakieś tutaj zostały honory poczynione w waszą stronę. To na przykład może być trudność. Trudnością może być również jakaś po prostu sytuacja urzędowa,
te wszystkie sprawy, które w Waszym oczekiwaniu, Waszej nadziei są związane z powagą sytuacji, z czymś takim rozstrzygającym się na Waszą korzyść. Tu uważajcie, to się pokazuje jako trudność, więc nie wszystkie sprawy mogą iść po Waszej myśli, mówiąc najprościej. Trudnością dla niektórych mogą być na przykład jakieś, słuchajcie, przepisy, jakieś zapisy, jakieś kruczki prawne. To wszystko, co jest właśnie związane z literą prawa. To mogą być także niedomówienia, a więc pewne sytuacje, które no właśnie będą oddalały, a nie przybliżały. To także dla niektórych już wspomniana adaptacja, podporządkowanie się temu, co niosą te okoliczności. A więc tu możecie się trochę albo buntować, albo w Was może być po prostu pewna niezgoda. Lub też ta niezgoda jest również przeszkodą, gdzieś ogólnie pojęta wokół Was. To jest ta energia yin i yang również, jakby na to nie patrzeć. A więc no, zachowanie równowagi, zachowanie stabilności tej emocjonalnej, psychicznej, uczuciowej, każdej, na każdej płaszczyźnie. A więc tu ostrożność gdzieś się pokazuje na horyzoncie. Pewien umiar także w danej sytuacji, jako taki akcent, na który powinnyście być może w tych dwóch tygodniach zwrócić swoją uwagę. To, co jest Wam radzone, słuchajcie, to dać sobie, że tak powiem, spokój z jakąś sytuacją, która no, nie sprzyja Wam lub też nie powoduje w Was wzrostu, która nie jest w żaden sposób dla Was seksowna. To sobie odpuśćcie, tu mówią karty, żebyście dały sobie, drogie koziorożce, spokój, żebyście faktycznie może się wycofały z tego, co jest no, jakieś takie uszczuplające, a niekoniecznie dające Wam perspektywy na przyszłość. To, co jest dla Was radą, słuchajcie, to oddawanie się marzeniom, oddawanie się głębokim również przemyśleniom, temu wszystkiemu, co buduje Waszą dojrzałość emocjonalną, aby może się nad tym zastanowić, gdzie Wy popełniacie też błąd, albo gdzie w jakiś sposób Wy budujecie pewne przestrzenie, które Was może oddalają od tego, co chcielibyście, aby się zbliżyło. To jest czas wsłuchania się w swoją indywidualną nutę emocjonalną, taką głęboką, słuchajcie, tak jak i intuicję, która powinna Was prowadzić, a więc może tutaj się odnieście do tego, co Was charakteryzuje, jeżeli chodzi o głębię, o to, co jest podstawą, co Was wypełnia, co Was buduje, co Was kształtuje. To, co jest dla Was również radą, to bycie dyplomatycznym w tych sytuacjach, które tego wymagają, a więc tutaj, drogi koziorożcu, faktycznie w tym czasie bardziej działaj trochę na palcach, staraj się poznawać te nowe rewiry w sposób taki bardzo ostrożny, w sposób dostosowujący się, może taki bardziej uległy, mniej chaotyczny, mniej taki rażący, pokazujący przede wszystkim jakąś w Twoją na przykład nutę niedoświadczenia, czy też jakąś taką Twoją nutę zbyt dużego dzieciaka dla tych sytuacji, które mogą nie być zbyt tolerancyjne względem takiego, słuchajcie, aspektu. Taki, słuchajcie, czas, taki czas dla Was, drogie koziorożce, gdzie Archanioł Gabriel pokazał się jako chętny, by Wam pomóc w tym, co wymaga znalezienia sensu tej sytuacji, pójścia dalej, znalezienia sprawiedliwości, łączności, błogosławieństwa, przede wszystkim dużej dyplomacji. A więc tutaj pamiętajcie, aby się do niego zwrócić, aby przyszedł Wam z pomocą, bo ta duchowość i to odniesienie do wewnątrz jest Wam również proponowane w tym akurat czasie. Życzę Wam ochronnej i wzmacniającej aury, drogie koziorożce. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej, zapraszam wodniki.